Cześć! Jak widzicie, znajdujemy się właśnie w Wejherowie i tutaj, w tym średniej wielkości mieście, w tym niepozornym mieście, porozmawiamy o biznesie i o tym, jak ten biznes się zmienia. W czasie pandemii bardzo mocno zmieniły się nasze nawyki zakupowe. Podczas kolejnych lockdownów chcieliśmy chodzić po sklepach i oglądać produkty, które chcemy kupić, ale nie było to możliwe. Jeszcze 15 lat temu, w obliczu takiej tragedii, świat stanąłby w miejscu. Ale na szczęście teraz pojawiły się rozwiązania tego problemu, którymi są technologie, a mianowicie internet oraz e-commerce. Żywym tego przykładem jest bohaterka dzisiejszego odcinka, której historię pokażemy w tym właśnie materiale. Pomysł na ten film zrodził się z wywiadu z naszą dzisiejszą bohaterką, który został opublikowany na blogu Visa, która to firma właśnie jest partnerem dzisiejszego odcinka. A więc zapraszam Was w świat filcu. Właściwie cała przygoda zaczęła się te 10 lat temu, kiedy byłam jeszcze na studiach i pierwsze projekty powstały jako te zaliczeniowe. Gdzieś tam została reszta materiału, trochę było mi szkoda, żeby to się zmarnowało i gdzieś tam tak powolutku powstawały kolejne. Ja to wystawiałam najpierw na to, co robiłam, na takie portale, które gdzieś tam zrzeszały artystów. Ta praca była w domu głównie, gdzieś to się wszystko odbywało przy stole kuchennym. No to było dla nas duże wyzwanie. Nazywam się Martyna Zakrzewska i od 10 lat tworzę markę Felt Label. Pierwszy sklep był taki, chcieliśmy chyba za dużo tam upchnąć. Na początku ja miałam taki pomysł w ogóle, żeby był jakiś konfigurator, żeby było można gdzieś tam klientki, żeby mogły sobie budować tą torebkę, same na bazie tego dodawać, jaką mają wyglądać rączki, jaki ma być pasek, jaki ma być kolor, wnętrze. No ale to wiadomo, że żeby to zrobić, to naprawdę trzeba by było to wszystko napisać samemu. Tych wyzwań jest bardzo dużo na początku, bo jednak kiedy jest się tym swoim sterem, żeglarzem i okrętem i to jest najczęściej jednoosobowa działalność na początku, to musisz być specjalistą w każdej dziedzinie. Właściwie od samego produktu, który chcesz sprzedawać, od tego, żeby go stworzyć, tak, żeby go sprzedać, żeby go zrobić mu zdjęcia, żeby zapakować, żeby pracować nad wysyłką, nad magazynami, nad dostępnością materiałów, właściwie nad wszystkim, znajomością tego obsługi sklepu też, tak, no dzisiaj to można wszystko już komuś tam podzlecać, ale na początek wiadomo, że ten budżet nie jest duży. Ja bym się nie skupiała początkowo na takim bardzo wycyzelowanym już wizji tego całego pomysłu, tylko jednak pytała ludzi o to, co chcą, jak chcą, żeby to wyglądało. Dzisiaj social media dają nam dużą łatwość w dotarciu, nawet w tym biznesie online, do tego klienta bezpośrednio i tym, żebyśmy mogli go pytać, jak ten produkt, co chce kupić tak właściwie. To wydaje mi się, że to daje super opcje, że ten kontakt z klientem jest tak bardzo bezpośredni, że właściwie możemy wystawić tą ankietę i po chwili zapytać, dostać odpowiedź, tak, w którą stronę to ma iść. Wiadomo, że od tego, co klient odpowie nam w ankiecie, a to, czy zdecyduje się na zakup, no to jest też jeszcze długa droga i te kilka kroków. Ludzie też bardzo lubią na social mediach widzieć to, jak te produkty powstają, jaka jest ta cała droga tej rzeczy od momentu, kiedy właściwie ona gdzieś pojawia się dopiero w komputerze, gdzieś tam ją projektuje, przez dobór tych materiałów, przez to, jak to jest wycinane, tak chociażby na laserze, później jak jest zszywane, pakowane. Ja wiele rzeczy też tam później składam ręcznie, czy tam układam te całe kompozycje, na przykład jakichś wianków. Ludzie bardzo lubią widzieć, ja też pokazuję na stories często wnętrze tych przesyłek, które do nich dochodzą. I te osoby, które mnie obserwują, widzą, o, to jest moje zamówienie, czy to jest moje zamówienie, czy ja już mogę odliczać czas i później sobie gdzieś to śledzą w aplikacji i patrzą, o, faktycznie jest. I fajne jest to, ja uwielbiam ten kontakt, kiedy ktoś pisze, wiesz co, to właściwie w realu jest jeszcze lepsze niż widziałam to na zdjęciach, a już tak mega mi się podobało, że no super, super. I właściwie to jest najlepsze w tym wszystkim, że ta jedna zadowolona osoba, która jeszcze nas na tych mediach społecznościowych oznaczy, gdzieś podzieli się tym kontaktem, no przyprowadza kolejnych klientów. Pandemia początkowo zmieniła bardzo wiele, bo ja nie spodziewałam się tego, że to wszystko właściwie stanie w miejscu. I tak jak sklepy te stacjonarne, fizyczne zostały zamknięte, ludzie chyba się nie spodziewali, że to potrwa tak długo. To myślałam, że ten biznes online jednak cały czas będzie trwał, jakby w takiej nieprzerwanej formie. To w pewnym momencie, no już jak było widać, chyba że to potrwa dłużej i to nie jest taka krótka akcja, zmieniło się, ludzie wrócili do tego zamawiania przez internet. No i wtedy ta sprzedaż ruszyła, tylko profil zamawianych produktów zdecydowanie się zmienił, bo tak jak do tej pory to były najczęściej torebki, wiadomo, przez to, że siedzieliśmy w domu,
to wszystko się zmieniło i ruszyły te rzeczy, które są przeznaczone do dekoracji domu, szczególnie tam podkładki, podkubki, talerze. Też gdzieś rozwinęła się ta sekcja produktów home office. I tutaj też trochę chyba weszły te produkty bardziej dla panów, bo zaczęłam zauważać, że oni je też zamawiają dla siebie, czyli jakieś maty na biurko pod laptopy, podkładki pod myszy, jakieś organizery. Dużo mam zamówień od panów, którzy sobie gdzieś tam piszą i czy może być bardziej wąskie, czy bardziej szersze, czy żeby tam jeszcze się zmieścił, nie wiem, drugi monitor na to i tak dalej. A to wcześniej jednak ten sektor przez panów był bardzo omijany. Tutaj mam też już, to może wygląda jak strzała, ale to musimy czytać w tą stronę. Bo to jest choinka, taka minimalistyczna. Do niej później są wkładane kołki i na to możemy sobie zawiesić na przykład taki element, albo też dużo osób zamawia to do sklepów, gdzieś gdzie mają mało miejsca i też mogą sobie taki element świąteczny umieścić. I zdecydowanie bardziej teraz takie te elementy do domu, właśnie jak też na przykład te kosze takie tutaj możesz włożyć sobie, czy tam koce, poduszki, gazety, czapki, rękawiczki, zabawki też dziecięce się świetnie z tym sprawdzają. Mnie też boli, jeżeli są jakieś takie materiały, kształty, które są mniej przylegające krawędziami do siebie, że tego materiału gdzieś zostaje, to zawsze staram się wtedy wkładać jakieś takie adekwatne do danej pory roku elementy i później ja to daję w prezencie. Ludzie bardzo sobie to po prostu cenią. I to jest jakaś tam taka wartość dodana. Poza tym dla mnie pakowanie tych przesyłek to jest coś, co ja uwielbiam robić. Chyba to jest tak najwyżej, bo ja mam takie poczucie, że ja temu komuś daję tą rzecz taką sprawdzoną, skomponowaną już w całości. Ja mam takie trochę też tam małe zboczenie, że nawet ten sznureczek powinien być tak zawiązany, jak powinien być końcówka zostawiona taka długa. Może ktoś się może śmiać, ale ja wiem, że to jest wtedy takie, jak ja bym chciała to oddać komuś, prawda? Powiedziałabym chyba, żeby sobie tego właśnie nie utrudniały i w tych wszystkich takich kwestiach logistycznych nie wyważały otwartych drzwi i korzystały z tych rozwiązań, które są już dostępne na rynku i które, no, które ludzie znają i którym ufają, tak? Tutaj chociażby, czy to przez jakieś dostawy tych zamówień, tak? Przez łatwość tego, że można te zamówienia gdzieś śledzić, przez płatności, które są cyfrowe, też umożliwiają płatność kartą. To jest duże ułatwienie. Często zdarzało się też tak, że jak to były te przelewy tradycyjne, to osoby na przykład, ja sprawdzam jeden raz, czy jest płatność za zamówienie, drugi, trzeci, no i potem się gdzieś przypominam, bo nie wiem, czy ktoś zrezygnował z tego zamówienia, czy może po prostu mu to wyleciało i bardzo często zdarzało się tak, że ktoś mówi, o faktycznie, ja zapomniałem tego zamówienia opłacić, gdyby mi mogła pani jeszcze raz podać dane. A tutaj nie ma tego przy tych płatnościach cyfrowych, nie ma tego problemu, tak? To się automatycznie dzieje, automatycznie są już te dane popchnięte, nie wymaga to jakiejś tej komunikacji mailowej zbędnej, tylko po prostu ktoś zamawia płatność i ja już mogę realizować dalej zamówienie. Opuściliśmy już pracownię pani Martyny, której firma doskonale radzi sobie w obliczu coraz większego zainteresowania zakupami online. Nie byłoby to możliwe bez wygodnych systemów płatności, które nie opóźniają procesu decyzyjnego i pomagają w szybkim robieniu zakupów. Przykład pani Martyny jest o tyle ważny, że mówimy tutaj o małej firmie, jakich w Polsce są tysiące. I dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i zainteresowaliście się prowadzeniem biznesu i zobaczyliście, że każdy z was i każda z was może stworzyć własną firmę.